No jak tak do końca pójdziemy, to wygląda. Druk numer 383, jak to mieści to. Wnioskuje się do zawodu infrastruktury komunalnej o usunięcie znaku zakazu parkowania P36 oraz barier twórcy odpisa do niemocowica wzdłuż działki nr 176/12 obręb 14 Krowodzwa w nawet okolicy siedziby EPW i KSA. Wnioskuje się o pozostawienie barier tylko na odcinku 10 metrów przed przejściem na pierwszym, gdzie parkowanie jest zabronione na podstawie przepisów kodeksu ruchu drogowego. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uzasadnienie. W naszym przekonaniu nie ma uzasadnienia do wprowadzenia takiego ograniczenia szerokości chodnika, która wynosi prawie 4 metry, pozwala na parkowanie na nim pojazdów z zachowaniem ustawowego 1,5 metra na pierwszym. Względy bezpieczeństwa również nie przemawiają za ograniczeniem możliwości postoju pojazdów, ponieważ wystosowanie przepisów ogólnych widocznych bezpiecznie na pierwszym jest bardzo dobre. Pozostawienie barier w odległości 10 metrów od przejścia wygłosi, jakie uczynkowi się przestrzegania wyżej wymienionych przepisów. Chcielibyśmy zwrócić uwagę na to, że w tym rejonie deficyt miejsca czynkowego jest bardzo dużym problemem. Czytem było pytanie już do deficytu, czemu, czy były jakieś inne okoliczności ustawienia tego znaku. Deficyt nie jest w stanie wskazać po powodu ustawienia tego znaku. To jest jakaś zaszłość historyczna, kiedyś ktoś ustawił ten znak, nie wiadomo dlaczego. W ostatnim, w ciągu ostatniego roku pojawiły się barierki tam, ale to po prostu w ramach tego Deficyt przeglądał oznakowanie i instalował po prostu szukanie, jak widział, nie wiem, jakimi kryteriami się kierowali, to będzie w jakimś kierowali. No. Okej. Okay. Ktoś z Państwa ma jeszcze jakieś pytania o wagę projektu uchwały? Ja mam zastosować paragraf do tego człowieka, co te barierki tam zastosował, bo to jest... Był tu łańcuch, który zostawił nam... Ja myślę, że już to możemy oczywiście wydawać, że to ma dziennika polskiego. Aczkolwiek powiem Państwu, że na naszą dzielnicę, żeby tylko takie błędy się zdarzały, to myślę, że nie było tak. Ktoś jakieś uwagi jeszcze z czasu ma? Nie. Kto z Państwa jest za przyjęciem uchwały w proponowanym brzmieniu? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję, stwierdzam, że uchwała została przyjęta.